Siemaneczko, witam was bardzo serdecznie na moim kanale z gry Medieval Dynasty, odcinek 53. Słuchajcie, nadchodzi zima i gdy się przebudziłem, dostałem taką wiadomość od mieszkańców kapryśni Wieśniacy. Z powodu słabego nastroju twoich mieszkańców produktywność spada. Nikt nie chce pracować. No i oczywiście mogę wybrać sobie poradę z tym, czyli tutaj jedyneczkę zrobić, w sumie będzie to jak gdyby brak restrykcji. No możemy z nimi spróbować porozmawiać. Dyplomacja poziom umiejętności 2, nie wiem o co chodzi, 2 minus 10, czyli po prostu pewnie albo zdobędę, albo stracę te punkty. Podejrzewam, że jeżeli będę z nimi rozmawiał, to dyplomacja powinna mi wzrosnąć. No oczywiście najfajniej byłoby załatwić ich w ten sposób, czyli po prostu kolejka na mój koszt. Co prawda kosztowałoby mnie to 4300 monet, więc wcale nie mało. Ja spróbuję z nimi porozmawiać, co by nie było. Spróbujemy z nimi sobie porozmawiać. Wszyscy mieszkańcy pracują o 20% mniej efektywnie. Przemówiłeś ludziom do rozsądku, nadal są trochę nerwowi, ale trochę chętniej pracują. No dobra, co zrobić? No życie, trzeba będzie im troszeczkę, poprawić nastrój. Będę musiał się tym zająć, no bo wiecie, nie chciałbym, żeby oni mi się zaczęli stąd cholerę wyprowadzać, tylko ja to może się jeszcze zanim wyjdę gdziekolwiek, to się może ubiorę. Przepraszam. Wezmę sobie długi kaptur. Grube skórzane rękawice i czapkę. Wysokie buty. Dobra. Zanim wyjdziemy, to to się ubierzemy. I tak założymy czapkę. Kaptur. No to możemy. Grube skórzane rękawice. I do tego założymy sobie, gdzież te buty były. Wysokie buty. No i okej, ale żeby nie targać, to pozbędziemy się rzeczy, które nie są nam potrzebne, czyli buty Racimira, żeby tego no, zwyczajnie nie nosić. I coś jeszcze? Chyba nie, słuchajcie. Chyba reszta rzeczy jest mi niestety potrzebna. Dobra. Cóż my możemy zrobić, żeby oni troszeczkę chętniej... O, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Jest nowy mieszkaniec. Nagot. No i możemy nawet z nim pogadać. Przepraszam. Pozwól, że przyjrzę ci się bliżej. No dobra, możemy mu się przyjrzeć bliżej. Jest to mężczyzna. Ma 2 latka, nastrój ma 29, więc może tragedii nie ma. Tak? On jest synem tejże pary rybaka, a ona czym się zajmuje? Właśnie, będzie trzeba zobaczyć. Słuchajcie, dobra, niech on sobie tutaj polata. My tutaj musimy na pewno zrobić sobie marchew, więc sprawdzimy sobie w zarządzaniu, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o pole numer 4. To jest to, na którym jesteśmy. No i tu będzie marchewka. Tak? I pole numer 5. Gdzie... pole numer 5 to jest tam. A jeszcze mamy pole numer 3. I też będzie marchewka. No dobra. No myślę, że nasz rolnik sobie z tym tematem spokojnie poradzi. Porozmawiać z Alwinem, to jest jak gdyby kolejny etap. Natomiast jeszcze jest jeden etap, bo zacząłem budować płot. I tak powiem szczerze, że
Nie wiem, może macie jakiś pomysł, co zrobić, żeby im się chciało tak, jak im się nie chce, bo im się jakoś mocno nie chce. Co my możemy im tutaj pomóc w temacie... Czekajcie, deska, 20 sztuk, 21 w sumie, weźmiemy sobie. Co my możemy im ewentualnie tutaj poprawić, żeby im się lepiej mieszkało? No na pewno poprawa będzie taka, że gdybyśmy wzięli się za... O, zobaczcie, jakie mam wierzchowce! No proszę, to mi się podoba już. Proszę bardzo, jakie ładne koniki mam. Tylko patrzę, że tam jedzenia nie za dużo mam. Ja nie wiem, czy mam kogoś w końcu do tejże obsługi, czy też... Czy też, słuchajcie, nie mam nikogo. A jeszcze mi się młotek rozwalił. No nie mogę. No po prostu nie mogę. W ogóle wszystko mi się rozwala. Trzeba tu zadbać trochę o tą wiochę. Bo naprawdę jest słabo, zobaczcie. No przecież no jak to tak może być? Magazyn się rozwala, wszystko się rozwala. Ekwipunek. Drewniany młotek. Muszę sobie zrobić lepszy młotek, ale zawsze brakuje na to czasu. Zawsze zajmuję się czymś, kurczę, innym. Trzeba uszyć siodła dla koni, żeby tutaj jak gdyby tą kwestię naprawić, poprawić. No i dobra. Ogrodzenie wokół, przynajmniej takie prowizoryczne, mam zrobione. Zobaczmy, jak wyglądam w kwestii pożywienia dla, czyli paszy. Bo ja nie wiem w końcu. Nasiono buraka, nasiono marchwi. Czy ja tej paszy to mam coś, czy nie mam? Nie mam. Nie mam, słuchajcie. Nie mam, a te konie tam nie miały chyba zbyt dużo. Jeszcze podskoczę sobie, wezmę, zobaczę ile. 40%. No dobra, to może ta pasza nie jest najważniejsza. Może ten gość, który... Bo wydaje mi się, że... Czekajcie, ja sobie jeszcze zajrzę w zarządzanie. I czy mamy mamy hodowcę. On jest... Dobra, gęsiarnia. Powinniśmy mieć jeszcze jednego hodowcę i on jest w stajni. Dobra, czyli mamy gościa, który zajmuje się, ma trójeczkę, więc powinien nam ogarniać te wierzchowce. O, i tam właśnie widać, że on sobie wyszedł w tej chwili, stoi, także... No cóż, koniki mamy fajne, będzie można lepiej na pewno wykorzystywać ten. Studnia nam się rozsypuje. Katastrofa, powiem wam szczerze. To nie tylko jest ten problem. Ja muszę trochę tutaj ponaprawiać. Bo być może, że z tego powodu oni też, wiecie, tracą jakiś tam nastrój swój. No bo jeżeli mają rozwalonych tam ileś rzeczy, weźmy sobie, załóżmy, nie wiem, ze 100 patyków, czy coś w tym stylu, i weźmy na razie słomę. Też weźmy ze 100 sztuk. No i cóż, chodźmy to trochę ponaprawiać, no bo jest naprawdę słabiutko. Za chwilę nam się te budynki tutaj po prostu zwyczajnie rozlecą. No to jest dramatyczna sytuacja, zobaczcie. Każdy jeden budynek mamy... No to jest okres taki, kiedy już... Który rok my mamy tutaj? Bo ja już się pogubiłem. Czekajcie, ja sobie zobaczę jeszcze. W którym roku my jesteśmy? Szósty. Szósty rok. No właśnie, tu się już zaczynają robić schody. Bo budynki zaczynają nam się rozpadać. I ja się wcale nie dziwię, że oni się, słuchajcie, wkurzają. Też bym nie chciał, jakby mi na głowę leciało, czy wiał wiatr po chałupie. No, bardzo bym tego nie chciał, tak? No, tu kolejne.
Powiem wam, że ta zima taka naprawdę dająca się srogo we znaki tym moim budowlom. Fakt, że gdybym może ulepszył je do stanu takiego, zobaczcie, że one faktycznie byłyby troszeczkę lepsze, te ściany i dach nie ze słomy, a zwyczajnie byśmy mieli go rany. Zobaczcie, wszędzie jest czerwono. Wygląda to po prostu jak po jakiejś wichurze. Tu jeszcze kolejna dziura w domu. No i trudno dziwić się tym ludziom, że oni czekajcie, a czy ja przypadkiem nie zrobiłem jednej rzeczy? Nie, no dobra. Powoli zaczniemy im chyba wymieniać te ściany na znacznie trwalsze, lepsze, czyli drewniane. Może nie będziemy burzyć domów w sensie takim, żeby je, słuchajcie, zupełnie stawiać jak gdyby od nowa. Ale postaram się przynajmniej te, które są starsze, w sensie jeszcze niezmodernizowane. No bo zobaczcie, o, tutaj jest jeszcze coś czerwonego. Mamy część budynków, które są już tą zaprawą zrobione, ale część budynków nie jest zrobiona z tejże zaprawy. I tak na przykład ten, tu jest, mamy chatę super, tak, postawioną, no ale ten i ten kolejny, to jest zrobione wszystko z patyków. Ja myślę, że nie ma innego wyjścia, jak zwyczajnie wziąć się za przeróbkę trochę tych domów, co być może pozwoliłoby mi. Jeszcze sprawdźmy sobie to zarządzanie. Oni mają tam 30... może zróbmy tak. Ja się przebiegnę i zobaczę, jakie nastroje mają nasi mieszkańcy. No, u tych jest słabo. Zobaczcie, no u tych jest słabo. No ale dlaczego jest słabo? Mają najlepszą chałupę, tak? A nastrój jest tylko 19 i taka żółta morteczka. Mają trójeczkę umiejętności, pracują w tym, co lubią, więc nie bardzo rozumiem, o co chodzi. Chyba że z jakiegoś kramarz. A zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Wiedza o wydobyciu. Dobra, to na razie jest mało istotne. Zarządzanie. I zobaczmy wydobycie. Chata wydobywcza jest uszkodzona. Trzeba ją będzie jeszcze naprawić. Chata myśliwska jest uszkodzona i rybacka również. Stodoła. No to stodoła. I produkcja. W szpalni brakuje człowieka, ale to o tym bym się nie przejmował. Dobra. Generalnie chyba wszyscy mają czym pracować. Więc teraz sam nie wiem. A ci jak się mają tutaj? No i ci zobaczcie, no, ona jest matką, no co prawda ona jest matką, dlatego jest zadowolona, nie? Więc okej. Może powinniśmy wyrobić im jakieś, wiecie, ozdoby do domów. No dajcie znać po prostu, co wy o tym myślicie, jakie macie pomysły. Ja jeszcze tu zrobię trochę porządków, bo widzę, że z tym raczej bywa słabo. Tak przynajmniej to wszystko wygląda. Dobra, żeby lepiej sprzedawać, lepiej żyć i tak dalej, potrzebujemy mieć na pewno dużo kasy, więc przede wszystkim idziemy sobie tutaj, bierzemy sobie kapuchy.
AS 90 i weźmiemy sobie mięsa, weźmy całość. Ja to jakoś tam, słuchajcie, doniosę. A czekajcie, czekajcie, czekajcie. Błąd, błąd, błąd. Dlatego, że tak, kapusta to kapusta, ale nam się marchew psuje. Zabierzmy tą marchew. Tym bardziej, że za chwileczkę będziemy mieli kolejną marchew. Weźmy marchew, zaniosę to do kuchni. No i oczywiście w kuchni zrobimy sobie troszeczkę jakichś produktów do jedzenia. Może im trochę wrzucę, bo może chodzi też o sposób, w jaki oni się odżywiają. Że jeżeli będą mieli, słuchajcie, więcej jakichś... O, tu mamy jeszcze marchewkę, która ma tylko tyle. Może jeśli oni będą mieli lepsze żarcie, to też będą może troszeczkę inaczej na mnie spoglądali, nie? Jako dowódcę tutaj, czy jak gdyby, może nie tyle dowódcę, co... bo to źle ująłem, ale jak po prostu takiego zarządcę, tak bym powiedział. Dobra, zrzućmy tutaj to, co jest mi niepotrzebne, czyli na razie marchewkę. Mięso też tu zostawimy. Reszta rzeczy jest... dobra, to wiadro z wodą nie jest mi w tej chwili potrzebne, żeby je targać. Zaniesiemy im tam do tego magazynu troszeczkę jedzenia. O, tutaj też jest coś słabiutko. Przydałoby się to naprawić. Gulasz, pyk. Macie dobre jedzenie, więc chwalcie teraz swojego tutaj zarządcę. Musimy o nich trochę zadbać, bo naprawdę słabo to wygląda, muszę wam powiedzieć. Dobra. Poprawiliśmy sytuację z deczka, ale tylko z deka. Dobra, teraz tak, powinniśmy mieć jeszcze tutaj miski. Mamy ich aż 60. Bo będę chciał uszyć, bo myślę, że uszycie będzie lepszym wyjściem. Będę, słuchajcie, chciał uszyć... No, przesuń się. Zwolnij to stanowisko. Ja będę teraz tutaj gotował. 40 gularzy zrobimy. Na tyle mamy w tej chwili przy sobie produktów. Więc spróbujmy to jakoś tam, powiedzmy, ogarnąć. Zostawimy resztę rzeczy, oczywiście. 40 gularzu tutaj. Marchewka jeszcze jest. Mięso podejrzewam, że mi się skończyło, więc mięsa nie mam. Dobra, chodźcie, zobaczymy, co ja będę potrzebować, żeby zrobić siodło. Siodło, tylko teraz tak, gdzie się to siodło robiło? Wierzchowiec, dobra, mamy wierzchowiec, małe juki, siodło. Siodło to jest w ogóle podstawa czegokolwiek. Potrzebujemy skórę, sztabki cyny, wełnianej nici dwie sztuki i lnianej tkaniny dwie. No i teraz pytanie, czy ja mam lnianą tkaninę? A jeśli nie mam, to powiedzmy, że jest szansa na to, żeby zrobić. Natomiast wełniana nić, to jest pytanie, czy ja mam tutaj w tym kufrze wełnianą nić. Mam trzy sztuki, czyli jest szansa, że będę mógł sobie to wykonać. Cokolwiek by to nie oznaczało. Dobra, to tak, potrzebujemy dwie sztuki wełnianej nici. Lnianej tkaniny nie pamiętam ile, ale dobra, niech będzie jedna. Lniana nić. Dobra, nie wiem, cztery. Chodźcie, bo nie spamiętałem wszystkiego. Lniana nić potrzebujemy dwie. Sztabka cyny, skóra, potrzebujemy jeszcze skórę i wełniane tkaniny dwie sztuki.
Wełniana tkanina, dwie sztuki. Wełniana. Skóry potrzebujemy jeszcze dwie. Coś jeszcze potrzebowałem? A, potrzebowaliśmy jeszcze sztabki cyny. Tylko czy ja mam tutaj sztabki cyny? Nie, tutaj nie mam sztabki cyny. Więc mogę mieć w tej skrzyni sztabkę cyny. I tam chyba dwie były potrzebne. Dobra, no to jest szansa, że wyprodukujemy sobie... wyprodukujemy to siodło. Trzecie, skóry... A, skóry potrzebujemy dwa, czyli jeszcze 8 i jeszcze jedną lnianą tkaninę. Lniana tkanina. Jeszcze jedna. I skóry jeszcze 8 sztuk. No jednak sporo tutaj potrzeba jest tych zasobów. A i 3 sztabki cyny, patrzcie. A czemu ja spojrzałem, że 2? Dobra. Sztabka cyny. Myślę, że w ten sposób będziemy się szybciej mogli poruszać z punktu A do punktu B i lepiej wykorzystywać ten czas. Dobra, mamy wszystko, tylko czego nie mamy? Bo ja patrzyłem na duże juki, widzicie? I tak jak się zamotałem, to bardziej wyglądało na siodło. Nie wiem, czemu ja spojrzałem na to, że to. Dobra, kup schemat i cóż, wyprodukuj. Wyprodukuj jedno, co prawda mamy dwa wierzchowce. Będzie trzeba pewnie zrobić za pewien czas małe juki. Schemat jest nieodblokowany. Musimy sobie jeszcze tak, potrzebujemy jeszcze lniane tkaniny, dwie sztuki i skóry jeszcze dwie. Żeby wykonać juki, żeby można było zapakować coś. Lniana tkanina, dwie. Skóra 4. Tak? Dobrze pamiętałem? Tak. Więc kupmy i stwórzmy. Nie wiem, jak ja stoję w kwestii finansowej. Zobaczmy. Mamy 2615 do zapłacenia, a my w swoich zasobach finansowych mamy tylko 2000 monet. Jesteśmy w czarnej. No tak słabo, to powiem wam, nie było naprawdę dawno. Naprawdę dawno. Dobra, to lecimy jeszcze z tematem tak. Lecimy, no ale kupiliśmy sporo rzeczy ostatnio, więc gdzieś to jest uzasadnione. Weźmy jeszcze ze 100 sztuk mięsa. Zobaczmy, czy ja już mam coś tutaj wyprodukowanych misek, czy też drewnianych misek jest 13 i 5 misek. Czyżby oni... Znaczy się, że co? Że oni zjedli cały ten gulasz, który ja tam dla nich przygotowałem? Słuchajcie? Serio? No patrzcie, tylko 2 zostały. Czyli gulasz im smakuje. Dobra, jeżeli gulasz im smakuje, to nie ma tragedii. Ale my musimy na razie na tym gulaszu jeszcze zarobić, a w wolnej chwili coś tam dla nich przygotujemy. Mięsa mamy sporo, jedyne co, to mamy troszeczkę deficytu związanego z... Czyli marchewka, pieczone rybie mięso, pieczone mięso. Dobra, no siema, ale ja nie chciałem z tobą gadać, tylko ja chciałem tworzyć. Stwórzmy jeszcze 38 sztuk gulaszu i teraz tak, musimy się nauczyć, bo przyznam szczerze, nie wiem, jak się jeździ na koniu. Nie mam bladego pojęcia. I teraz tak, zostawmy ten gulasz i wszystko to, co ponad potrzebne rzeczy mamy. Dobra, zostało tylko 8 i 23 sztuki mięsa. Dobra.
Idziemy osiodłać. Idziemy osiodłać sobie kłanika. I tak sobie myślałem sobie, że ten jest fajny. No, ten mi się bardziej podoba. To umaszczenie jest takie. Osiodłaj. No proszę bardzo, proszę bardzo, jak pięknie to wygląda. Otwórz Yuki. No dobra, a jak ja mogę go jeszcze doposażyć w... Wiecie, dosiąć. Panie. Naprawdę, będę musiał się nauczyć... A jak, żeby zejść? Zejść z wierzchowca X. Dobra. Weźmiemy sobie... musimy taki pierwszy gulasz, 78... sztuk gulaszu. Otwórz Yuki. Nie, czekajcie, bo tam było otwórz Yuki. Otwórz Yuki. Widzicie, bo ja te Yuki mogę wrzucić do niego, nie? Gdyby do... ale on tylko 30 kg może. To zabierzmy od niego trochę. Dobra. I okej. Okay. I dosiądź. Dobra. Zobaczmy, jak on będzie sobie tutaj radzić w temacie. Ja widzę, że tam jest... jest coś na czerwono, jest coś na zielono. Domyślam się, że czerwone to jest obrażenia, które koń może otrzymać w momencie, kiedy by zaatakowała nas jakaś tam, słuchajcie, zwierzyna. A zielony to jest... no i dobra. Niech się wcale tak, słuchajcie, słabo nie... Dobra, chodź, chodź tu, Baśka. Nie wiem, czy ciebie już nazwałem jakoś, czy też nie, ale dobra. Czy tu jest ktoś, z kim można coś pohandlować, czy nie? Dobra, idzie. Skoro ona idzie, z nią chyba możemy. Pokaż mi swoje towary. No i kochaniutka, ja mam dla ciebie tak, 44, to jest 1000, bardzo ładnie. Czy ja jeszcze tobie mogę coś sprzedać? Podpłomyki są w sumie 2. Mógłbym sobie te podpłomyki to zrobić, więc sprzedamy. Potrzebujemy pieniędzy. Słuchajcie, naprawdę potrzebujemy kasy. Więc ja tu nie będę nawet jakoś specjalnie bywaj. Otwórz Yuki. Zabierzemy od konia. Tak. I jeszcze do niej podejdziemy. Pokaż mi swoje towary. No i ja tobie jeszcze będę chciał sprzedać 34, czyli za 816. Kolejnych. Dobra, zarobiliśmy na tym troszeczkę kasiory. Dosiądź. Nie wiem, czy ja jestem w stanie wyposażyć konia w jakieś, słuchajcie, dodatkowe yuki. Czy ja te yuki, które... sorry gościu, ale ja się uczę tutaj... Staram się okiełzać tego... tegoż ogiera. Ktoś mu się strasznie odbija. Widzicie, jak wciśniemy shift,
No on wtedy zaczyna dopiero galopować. No i ten galop to mi się podoba. Teraz ten wiatr we włosach i śnieg wpadający w oczy. No bajka sprawa. Dobra, odstawmy. No dużo, dużo łatwiej jest, nie powiem, bo jest naprawdę dużo łatwiej i dużo szybciej, słuchajcie, to wszystko wygląda. Czy ja mogę tutaj mu coś zrobić? Otworzyć Yuki. Ale jakie Yuki? Przecież on nie ma Yuk. Dobra. Nie wiem, czy ja to, co wyprodukowałem, to wiecie, te sakiewki dodatkowe, to czy... czy to miało jakikolwiek sens, czy też nie? Wiecie, o co mi chodzi. Dobra, bierzmy w takim razie się za produkcję. Weźmy jeszcze ze 100 sztuk marchwi i powiedzmy niechby 60 mięsa, bo musimy tutaj troszeczkę poprawić sytuację. A, miałem pogadać, widzicie, miałem pogadać z tym, z Alwinem, ale to pogadam z nim na kolejnym odcinku, żeby nie było, ale ja chyba nie mam już, dobra, to zostawimy sobie tutaj te rzeczy. No i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak zobaczyć, jak wyglądamy w kwestii na przykład skóry, bo jeżeli byłoby sporo skóry, to byśmy poszli wyprodukować trochę obuwia. No bo zima się kończy, mamy naprawdę ciężką sytuację finansową. Skóry mam ponad 1000 sztuk, no to jest bardzo dobra wiadomość, bo gdybyśmy sobie tak wzięli, powiedzmy z 250, nie wiem, czy ja będę w stanie dojść z taką ilością, trochę mi to zajmie, cholera, no ale trudno. To powiem wam, co dalej. Generalnie dalej robimy tak, że idziemy w kierunku, po pierwsze, zarobienia na podatki, no bo tutaj się nie da inaczej. Nie przeskoczę, nie dam rady tego w żaden sposób ogarnąć, jeżeli ja nie ogarnę podatków. Drugi temat jest taki, że musimy zacząć produkować troszeczkę rzeczy i trzeba będzie postawić jeszcze jakiś stragan. Stragan postawimy, wytniemy, ja sobie myślałem o tym, żeby tu wyciąć jednak te drzewa nad samą... Słuchajcie, a tu nie rosły drzewa? No, dałbym się ten, że tutaj rosły drzewa, no ale dobra, może nie rosły. A może ja je wyciąłem? Taka opcja też istnieje. Dobra, ciśniemy sobie dalej. Znaczy z tym ciśniemy, to bym tak nie przesadzał, ale wyprodukujemy trochę butów. No i te buty będziemy mogli, słuchajcie, sprzedać sobie dalej, nie? 31 par jesteśmy w stanie wyprodukować sobie z tej skóry, którą ja posiadam w tej chwili przy sobie. 31 par to jest naprawdę sporo, bo zobaczcie, każdy z nich kosztuje stówkę, ale to jest nie, to 5 dych chyba, 5 czy 6 dyszek za jedne buty, więc tak sobie pomyślałem, że może byśmy jeszcze osiodłali konika i pocisnęli, znaczy osiodłanego to my mamy, byśmy wskoczyli na niego, dobra, i może udałoby się pogonić tutaj do jednej z pobliskich wiosek, tylko już teraz, skoro ja mam możliwość skorzystania z konia, tylko jedna rzecz mnie jeszcze, o, ja powinienem mieć coś takiego w zanadrzu. Gdyby nagle okazało się, że nas tutaj jacyś
jakieś bandziory będą chcieli po ten. Tylko zobaczcie, ja nie jestem w stanie, ja myślałem, że będę w stanie strzelać sobie z łuku w momencie, kiedy będę siedział na koniku. A tu się okazuje, że nic z tego, że ja nie będę w stanie strzelać ani też walczyć. Jedyne, co ja mogę zrobić, to po prostu zwyczajnie pochodnia, tak? Dobra. Gdzie tu jest ktoś, z kim można pohandlować? Tu jest. Norbert, posłuchaj, ja myślę, że ty potrzebujesz butów. Ja myślę, że ty potrzebujesz butów i to tak naprawdę koniecznie. Te juki to ja sobie schowam, żeby nie było wysokie. Gdzie są te buty normalne? Tutaj są, proste buty. 31 sztuk, 960 monet. A ile my dostajemy za sztukę? 60. No dobra, 960 monet. Wpada. Wydaje mi się, że chyba nie sprzedaliśmy mu wszystkich tych butów. Jak wy myślicie? Czy sprzedaliśmy? Czy sprzedaliśmy mu proste buty? Nie, jeszcze mam 15 sztuk do sprzedania. Więc skakujemy na naszego wierzchowca i ciśniemy sobie dalej do kolejnej wioski. Czekajcie, kolejna wiocha to była tutaj gdzieś. Ja mogę skakać sobie. Ciekaw jestem, czy on też jakoś tam się nauczy. Lepszej koordynacji, czy będzie mi łatwiej? Też nie, dobra. Uciśnijmy troszeczkę. Dobra, zsiadamy. Bajka sprawa, dobra. Gdzie tu jest ktoś, z kim można jakiś interes ubić? No, witam cię bardzo serdecznie. Ja mam na pewno to, czego ty potrzebujesz, słuchaj, kochaniutka, bo ja mam buty dla ciebie, proste buty. I to jest kolejnych 900 monet za te 15 sztuk. Więc elegancko, już mam prawie 6000, więc zarobek, no naprawdę, powiedziałbym, zacny. Dobra, trzeba zawijać się do domu. Bo jednak robi się już mocno późno. A właśnie, ja mam jeszcze podkowy. Tak myślę, że na kolejnym odcinku można byłoby o te podkowy się pokusić. Tak się rozglądam, bo wiecie, żeby zaraz nie było tak, że mi tutaj zakoszą tego konia jacyś bandyci. Ale myślę, że nie. Dobra, stary. Spełniłeś swój obowiązek.
dzisiejszy, także bardzo, bardzo mi pomogłeś. No, na to czekałem, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. Na szczęście się udało. Na szczęście. Zobaczmy, ile my mamy jeszcze. Zapalmy tutaj jakieś światełko. I musimy pójść koniecznie w kierunku w tym roku nadchodzącym. Musimy mieć rekordowe zbiory lnu. Nie wyobrażam sobie, aby w jakikolwiek sposób mogło to inaczej wyglądać. Weźmy sobie jeszcze tam, nie wiem, z 80 marchewek. Nie wyobrażam sobie, żeby to jakoś inaczej mogło wyglądać, dlatego że tak, chciałbym zrobić oświetlenie. Czyli te takie lampki, wiecie, latarnie tak zwane. I to chciałbym na pewno zrobić. Nie wiem, dobra, weźmy sobie jeszcze. I oczywiście doróbmy tyle, ile możemy. 12 gularzy. Te 12 gularzy dam naszym mieszkańcom, żeby poprawić ich nastroje. Mam taką nadzieję, że te nastroje... Czekajcie, że te nastroje im się poprawią. Bo ja miałem zostawić gulasz gularzem, ale nie wiem, po co ja noszę jakieś kamienie, dwa i tak dalej, nie? I cały czas krzyczę, że mam ciężko. Patyki to nosiłem, bo coś mieliśmy zepsutego, ale to będziemy naprawiać jeszcze w kolejnych możliwych odsłonach. Dobra. Macie te 12 gularzy. Niech i tak będzie. Pieczonego mięsa mamy naprawdę spore ilości. Rybiego mięsa mamy nie za dużo. Śliwek mam bardzo dużo, ale kurczę, nie bardzo wiem, co możemy zrobić z tych śliwek, bo mamy śliwki i jabłek, zobaczcie, mamy aż 51 sztuk. Nie bardzo jest, co z tym, kurczę, robić. Nie wiem, czy nie zacznę tego sprzedawać, bo no szkoda tego, tych produktów. Dobra, słuchajcie, jeżeli wam się odcineczek podobał, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i subskrypcję kanału dla nowych osób. A ja się z wami już w tej chwili żegnam. Trzymajcie się i do następnego odcineczka z gry Medieval Dynasty, na który już dzisiaj was serdecznie zapraszam. Cześć!